Smoleńska została wyjaśniona. Czekamy na SMS-y o treści tak lub nie pod numerem 71303. A teraz przechodzimy już do następnego gościa. W studiu raportu jest Wiktor Bater, szef działu informacji w Superstacji. Witam cię serdecznie. Witam cię, witam państwa. Wiktor, byłeś na lotnisku w Smoleńsku pierwszym reporterem. Jeśli miałbyś wrócić do tamtych wydarzeń, do tego tragicznego dnia, jak sytuacja wyglądała od razu po katastrofie? To był chaos informacyjny? No chaos był od pierwszych chwil, dlatego że ja się dowiedziałem jako pierwszy rzeczywiście spośród dziennikarzy. 3 minuty po katastrofie zadzwonił do mnie zaprzyjaźniony dyplomata, który czekał na prezydenta Kaczyńskiego na lotnisku Siewierny w Smoleńsku. My wtedy byliśmy na cmentarzu w Katyniu. I ta jego informacja była bardzo enigmatyczna. On powiedział: Wiktorze, jeżeli czekasz na prezydenta, to nie masz co czekać, prezydent nie dojedzie. Była awaria samolotu. Nie powiedział nic o katastrofie, była awaria samolotu. Powiedział: biegnę na miejsce zobaczyć, co się wydarzyło, oddzwonię do ciebie i się rozłączył. Kompletna dezorientacja. Podszedłem do jednego z naszych dyplomatów, który stał na cmentarzu w Katyniu. Czy coś o czymś wie? Kompletne zaskoczenie. Poradził mi, żebym zadzwonił do innego dyplomaty, który również był z naszej ambasady w Moskwie na lotnisku Siewiernej w Smoleńsku. Starszy pan, dyplomata z dziada pradziada. Zadzwoniłem do niego i poprzez stek przekleństw on mi powiedział tylko: Wiktor, więcej nie dzwoń. Więcej nie dzwoń, nie mogę rozmawiać. I przekleństwa. I w tym momencie wiedziałem, że coś się musiało stać nieodwracalnego, dlatego że tak rasowy dyplomata się nie zachowuje. Podszedłem również do borowców, którzy byli na miejscu, też o niczym nie wiedzieli. Jeden z nich powiedział: dobra, ja się spróbuję zorientować, co się dzieje. I w którymś momencie, w międzyczasie dzwoniłem również do redakcji. Wtedy pracowałem w Polsacie, w Polsat News. Dzwoniłem do wydawcy, który podjął decyzję o tym, żeby poinformować, że coś się wydarzyło, że są jakieś przeszkody w przyjeździe prezydenta Kaczyńskiego do Katynia z lotniska Siewiernej. Zdecydowaliśmy z moim operatorem, że pojedziemy na własne ryzyko tak naprawdę, nie wiedząc do końca, co się stało, że pojedziemy na to lotnisko. Wcześniej zobaczyłem, że wśród borowców zapanowało pewne poruszenie. Jeden z nich, z którym rozmawiałem, zobaczył mnie i tak pod przykryciem pokazał mi kciukiem taki znak. Znaczy, coś się stało. Wskoczyliśmy do samochodu. To była godzina, 2 minuty po godzinie 9. Wtedy pierwszy raz połączyłem się z redakcją. Przerwali program, byli goście w studiu. Powiedziałem ostrożnie bardzo, nie wiedząc, z czym mam do czynienia, że była jakaś awaria, był jakiś wypadek, nie wiemy, co się stało. Pędzimy na miejsce sprawdzić te informacje. I kilka minut później, dosłownie 12-13 minut po godzinie 9, miałem drugie łączenie już po telefonie od mojego znajomego przyjaciela, dyplomaty, który mi powiedział: Wiktor, tutaj nie ma co zbierać. Wszyscy zginęli. I wtedy połączyłem się z redakcją po raz kolejny i proszę posłuchać, jak wyglądała ta pierwsza tak naprawdę relacja, w której poinformowaliśmy świat i Polskę i świat o tym, co się wydarzyło w Smoleńsku. Potworne zamieszanie z nieoficjalnych, absolutnie nieoficjalnych informacji uzyskanych przeze mnie od grupy delegacji, która miała spotykać prezydenta Kaczyńskiego na lotnisku w Smoleńsku. Wynika, że samolot prezydenta rozbił się przy podchodzeniu do lądowania. Informacja najnowsza jest taka, cytuję swojego rozmówcę, jak mówię, anonimowego, że nie ma co zbierać. Nie wiadomo, co będzie na cmentarzu w Katyniu w tej chwili. Wszyscy chodzą zdezorientowani, nie ma żadnych informacji. Ja widziałem przed chwilą kolumnę ambasadzkich, dyplomatycznych samochodów i samochodów naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które przyjechały z Warszawy oraz Biura Ochrony Rządu. Pojechały, ruszyły na sygnale spod cmentarza w Katyniu w kierunku Smoleńska. My jedziemy tam teraz też uzyskać więcej informacji. Samolot jest rozbity, nic więcej w tej chwili na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie przekazać. Całkowita blokada informacji. Wiktor, czy od tego momentu emocje tylko rosły do góry, cały czas osiągając zenit w którymś momencie? One rosły cały czas, zresztą one się, jak słucham tego, one się cały czas udzielają. Jakby wracam myślami do tego, co się wydarzyło wówczas i rzeczywiście wtedy już nadając tę pierwszą relację i potem następną, kiedy zadzwonił do mnie Darek po raz trzeci i mi powiedział już więcej szczegółów o tym, co się wydarzyło. Pędziliśmy samochodem na lotnisko Siewierny, ja byłem za kierownicą, mój operator, jedna ręka na kierownicy, drugą ręką trzymałem telefon, nie było jak zmieniać biegów, mój operator zmieniał mi biegi, ja tylko wciskałem sprzęgło. I w taki sposób nadawaliśmy kolejne nasze relacje i mniej więcej w takim stanie, całkowitej z jednej strony niepewności i niewiedzy, a jednocześnie na kompletnej, że przytoczę słowa księdza Jana Kaczkowskiego, petardzie, wjechaliśmy na teren zamkniętego normalnie wojskowego lotniska Siewierny w Smoleńsku. Zdezorientowani wartownicy na nas tak spojrzeli, że my tak tylko po prostu śmignęliśmy przez uzbrojoną ochronę.
w to miejsce, gdzie stali polscy dyplomaci i rosyjskie służby specjalne, rosyjska delegacja również, która czekała na prezydenta Kaczyńskiego. Pamiętam takie wrażenia, potworna mgła, rzeczywiście mgła jak mleko, niewiarygodne zdenerwowanie naszych dyplomatów. Wtedy już było jasne, że doszło do tego najgorszego, co się mogło stać. Potworna awantura z rosyjskimi funkcjonariuszami służby bezpieczeństwa, którzy chcieli nas aresztować, bo nielegalnie wtargnęliśmy na wojskowy obiekt. Nasi dyplomaci, jeden z konsuli naszych podszedł, poprosił, żebyśmy jak najszybciej stamtąd odjechali. Zresztą z tamtego miejsca nic nie było widać. Nie było widać miejsca katastrofy, chociaż to było niedaleko, ale taka mgła była. I wtedy pokazali nam Rosjanie, pod warunkiem, że jak najszybciej się stąd wycofamy, jak mamy obejść ogrodzenie tego lotniska, żeby dotrzeć na miejsce katastrofy. Chwilę później tam byliśmy, no i rzeczywiście nie było co zbierać. Jakie były twoje wrażenia na samym miejscu katastrofy? Czy one się pokrywają z tymi nagraniami wideo, które z tamtego dnia, od tego dnia już krążyły po internecie? Mówię o tych pierwszych nagraniach anonimowych Rosjan, którzy udostępnili je w internecie. Czy tak to też wyglądało? Syreny, dym wszędzie, rozrzucone kawałki samolotu. Czy ty miałeś dostęp do takich właśnie obrazków? Tak, przede wszystkim mgła, dym, pożaru specjalnego nie było właśnie. To jest też dosyć charakterystyczne, że paliwo lotnicze nie wybuchło. Ono było rozlane wszędzie w powietrzu przez cały czas. Zresztą przesiąknęliśmy tym smrodem benzyny lotniczej. Wszędzie unosił się ten zapach przenikliwy. Wtedy jeszcze milicjantów nie było zbyt dużo, służb specjalnych też nie było, one ściągały dopiero. Byli strażacy, byli funkcjonariusze Ministerstwa do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych, ale już wtedy zablokowali dziennikarzom, którzy powoli zaczęli nadjeżdżać również z cmentarza katyńskiego na miejsce katastrofy. Zrobili całkowitą blokadę, nie można się było przedrzeć, doszło do wielokrotnie, dochodziło do szarpanin między operatorami i dziennikarzami, którzy jednak chcieli dobiec na miejsce katastrofy, mimo że rzeczywiście nie powinno się zadeptywać jakichkolwiek śladów, no ale oczywiście my wykonywaliśmy swoją robotę. Wtedy też to później oceniliśmy, że Rosjanie też wykonywali tak naprawdę swoją robotę, nie mieli prawa. Na samo miejsce, tam gdzie upadł korpus samolotu, nie zostaliśmy dopuszczeni, ale widać go było poprzez pnie drzew, poprzez zarośla, widać było ten dogorywający wrak, tlący się cały czas. Potworne rumowisko, pościnane drzewa równo i śladem pościnanych drzew z operatorem w którymś momencie przeszliśmy kilkaset metrów, prawie kilometr przeszliśmy do momentu, do punktu, gdzie samolot zderzył się z brzozą, do owej tragicznej brzozy, która została ścięta przez lewe skrzydło samolotu. Wszędzie po drodze leżały odłamki samolotu, odłamki wraku. I to robiło niewiarygodne wrażenie. Jeżeli teraz się mówi, że tam odpadł tylko kawałek skrzydła, a cała reszta odłamków była tylko w miejscu, gdzie samolot zetknął się z ziemią, to nieprawda. Odłamki leżały wszędzie. Te odłamki były zbierane. Właśnie, co jest charakterystyczne miejscowi, bo to stało się obok takiego kompleksu garażowego, gdzie mieszkańcy tej dzielnicy Smoleńska trzymają swoje samochody. Oni wyszli oczywiście jak gapie zobaczyć, co się stało. Zainteresowani patrzyli, obserwowali, też by nie byli dopuszczani na samo miejsce katastrofy, ale po drodze te drobne odłamki wraku, które leżały, ludzie zbierali, podnosili z ziemi, wsadzali sobie do kieszeni, jak mówili, na pamiątkę tego, co się stało. Z tego, co wiem, później, jak przyjeżdżały pielgrzymki w następnych latach na miejsce katastrofy, niektórzy wychodzili z tymi odłamkami, proponowali, że im sprzedadzą, sprzedawali jak relikwie, handlowali wrakiem naszego samolotu. Potężna dyskusja dzisiaj w Polsce w tym właśnie roku dotycząca tego, kto najbardziej zawinił w kwestii katastrofy smoleńskiej, jeśli chodzi o organizację tego lotu. Czy to była Kancelaria Prezydenta, czy Kancelaria Premiera, czy Biuro Ochrony Rządu. Ty, kiedy byłeś tam na miejscu jeszcze przed samą katastrofą, obserwowałeś także, jak wyglądały działania, zachowanie oficerów BOR-u. Czy tam był jakiś rodzaj rozprężenia? Czy można było odnieść wrażenie, że nasze służby nie były przygotowane w ogóle na taką ewentualność, że coś takiego może się przydarzyć? Proszę pamiętać, że 3 dni wcześniej był premier Tusk, który spotykał się z premierem wówczas Władimirem Putinem w Katyniu. Te uroczystości były niewiarygodnie obstawione zarówno przez rosyjskie, jak i przez polskie służby specjalne, przez rosyjskie przede wszystkim. Kiedy miał przyjechać prezydent Kaczyński, Rosjan praktycznie nie było widać. Byli tylko oficerowie Biura Ochrony Rządu. Zresztą, co charakterystyczne, wieczór przed katastrofą, przed przylotem prezydenta Kaczyńskiego, borowcy i dyplomaci zorganizowali sobie taką małą, kolokwialnie mówiąc, imprezkę dla rozprężenia nerwów, dla wyluzowania się. Więc tak jak mówisz, było pewnego rodzaju rozprężenie, się czuło. Kiedy przyjechaliśmy na cmentarz w Katyniu, kiedy nas przeprowadzono przez takie bramki do szukania metalu na teren cmentarza, też to wyglądało zupełnie inaczej niż podczas wizyty premiera Putina i premiera Tuska.
ta kontrola była praktycznie żadna. Przenieść można było wszystko. Kontrola była tylko i wyłącznie pro forma. Stało dwóch albo trzech oficerów BOR-u, stał nasz sekretarz prasowy i tak naprawdę to wszystko. Także było całkowicie o wiele luźniej, o wiele swobodniej. Nawet żartowaliśmy między sobą, że tak bardziej po ludzku. No niestety. Jakie były reakcje już po katastrofie, jeśli chodzi także o najważniejsze osoby w naszym państwie, najważniejszych polityków, bo niedawno najwięcej informacji nowych pojawiających się dotyczyło Antoniego Macierewicza, który sam zresztą powiedział, że już w drodze powrotnej ze Smoleńska pociągiem dzwonił do prawicowych mediów, komentował pierwsze doniesienia na temat katastrofy. Był w szoku. Ja wtedy nie byłem już na terenie cmentarza w Katyniu, gdzie był Antoni Macierewicz i cała delegacja, która czekała na prezydenta Kaczyńskiego. Oglądałem natomiast nagrania, rozmawiałem z naszymi dyplomatami, którzy widzieli, obserwowali zachowania członków naszej delegacji. Szok, ale rzeczywiście tak jak mówisz, Antoni Macierewicz wtedy podobno już od pierwszych chwil, zresztą to są nagrania, mówił o zamachu, od pierwszych chwil poczuł się, że jest zagrożony, że to był zamach nie tylko na prezydenta Kaczyńskiego, ale na całą wierchuszkę, kolokwialnie mówiąc, polskiego rządu, polskich władz. Sam poczuł się zagrożony i z tego, co mi mówili nasi dyplomaci, miał niesamowitego pietra. Bał się, że na nich, członków delegacji, którzy czekają na cmentarzu w Katyniu, a potem wsiedli do specjalnego pociągu, który ich zawiózł do Warszawy, oni cały czas byli przekonani o jakiejś spiskowej teorii, że ktoś chce dokonać zamachu również na ich życie. Dwa lata później rozmawiałem z jednym z członków obsługi tego pociągu, który delegację odwoził ze Smoleńska do Warszawy, który mi mówił, że Antoni Macierewicz ze zdenerwowania aż się trząsł. On się bał. Podobno bał się do tego stopnia, że kazał obsłudze pociągu pozamykać wagony, pozamykać drzwi od przedziałów. Wszyscy mieli opuścić zasłony w oknach i zasłony na korytarzu też zostały zasłonięte, żeby przypadkiem, jak sam mówił, jakiś snajper albo jakiś zamachowiec nie wiedział, kto w jakim przedziale podróżuje. Ten strach był i to były pierwsze takie sygnały, że Antoni Macierewicz tym właśnie tropem pójdzie, tropem zamachu na całe polskie władze. Wiktor Bater, szef działu informacji w Superstacji, był gościem raportu. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja przypominam Państwu o naszej sondzie SMS-owej. Czy uważają Państwo, że katastrofa smoleńska została wyjaśniona? Czekamy na SMS-y o treści tak lub nie pod numerem 71303. A ja już teraz zapraszam w imieniu pani redaktor Janiny Paradowskiej na specjalne wydanie Puszki Paradowskiej. Zaraz po Puszce Paradowskiej wracamy z raportem. Do zobaczenia.